Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Widzę, że jesteśmy praktycznie w komplecie. Przedstawię się, nazywam się Marta Chlewicka, jestem rzecznikiem prasowym LPP. Bardzo dziękuję za Państwa obecność dzisiaj. Witam Państwa, ale też również osoby, które przysłuchują się komentarzowi do naszych wyników za czwarty kwartał za pośrednictwem internetu. Ten komentarz do ostatniego kwartału 2015 roku przedstawi Państwu wiceprezes zarządu i dyrektor do spraw finansowych, osoba, którą Państwo dobrze znają, pan Przemysław Lutkiewicz. Dzień dobry Państwu. Wiem, że pewne napięcie jest co do komentarza, stąd oddaję już głos panu Przemysławowi. Witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za tak liczne przybycie. Nawet pierwsze miejsca są dziś obsadzone. Witam również osoby przed komputerami, które oglądają transmisję online. Opowiemy tradycyjnie już o wynikach za czwarty kwartał i cały 2015 rok. Następnie poproszę koleżankę, żeby powiedziała o tym, co zdarzyło się w naszych markach, najważniejsze wydarzenia z 2015 roku oraz z ostatnich dni w zasadzie. A na koniec oczywiście pokażemy plany na 2016 rok, nasze cele i zamierzenia. Dobrze, zacznijmy więc od dużych liczb. Na koniec 2015 roku w naszej sieci mieliśmy ponad 1600 sklepów i działaliśmy na terenie 17 krajów. Sprzedaż w sklepach porównywalnych była dodatnia za cały 2015 rok, wyniosła 0,6%, a nowa powierzchnia przyrosła o prawie 17%, dzięki czemu sprzedaż przekroczyła 5 miliardów złotych. Przez cały rok utrzymywały się duże presje na nasze marże handlowe, głównie z powodu wysokiego kursu dolara, przez co marża wyniosła 53,5% i przez to również mocno pracowaliśmy nad naszymi kosztami, które na całym roku były niższe w przeliczeniu na metr kwadratowy o 15%. Dzięki czemu wypracowaliśmy 503 miliony złotych zysku operacyjnego. Najważniejsze wydarzenia w mijającym kwartale to rozwój na Węgrzech. W tym kraju przez wiele ostatnich lat w zasadzie niewiele się działo w naszej firmie, ale w tym roku przyspieszamy mocno, a to dlatego, że możemy znaleźć dobre lokalizacje dla naszych sklepów na bardzo dobrych warunkach komercyjnych. Dlatego mocniejszy rozwój na Węgrzech, dwie nowe marki od czwartego kwartału, czyli House i Sinsay w tym kraju. Kontynuowaliśmy też rozwój w Niemczech. W czwartym kwartale otworzyliśmy dwa kolejne sklepy Reserved i na koniec roku mieliśmy 12 sklepów tej marki w Niemczech. I proszę Państwa, nie zapominamy o bardzo dynamicznie rozwijającym się internecie. Jesteśmy obecni już poza Polską w czterech innych krajach, a w czwartym kwartale otworzyliśmy właśnie nasz sklep internetowy na Słowacji i w Rumunii. To są rynki bardzo obiecujące, a przed nami jeszcze kolejne kraje, o czym też powiemy w kolejnej części prezentacji. No i ostatnia na tym slajdzie informacja, która tuż przed świętami zelektryzowała troszkę atmosferę, szczególnie te osoby, które interesują się naszą branżą, były mocno zainteresowane, bo poinformowaliśmy rynek o warunkowej umowie na otwarcie naszego flagowego sklepu w Londynie i to na najlepszej ulicy handlowej świata, czyli Oxford Street. O tym również powiemy za chwilę więcej. Natomiast przejdźmy teraz do naszej mapki, którą Państwo już znają. Niewiele się w zasadzie zmieniło w stosunku do ostatniej prezentacji. Nie doszły żadne nowe kraje. Natomiast już mogę powiedzieć, że w tej chwili w Zjednoczonych Emiratach Arabskich od stycznia działa nasz kolejny sklep. Także w tym rejonie, w rejonie Zatoki Perskiej, mamy 5 działających sklepów. I proszę teraz zwrócić uwagę na tabelę. Za przyrost za cały 2015 rok 111 sklepów, czyli patrząc znowu obrazowo, co trzeci dzień w roku mamy kolejny nowy sklep, z czego największy przyrost to nasza do tej pory najnowsza marka, ale już nie najnowsza, czyli Sinsay, 41 sklepów. Natomiast mamy już kolejną markę, o której zaraz powiemy więcej. I przejdźmy teraz do liczb. Zaczynając od najważniejszego wskaźnika w naszej branży, a więc sprzedaż w sklepach porównywalnych.
Patrząc na wykres, widzą Państwo, że w czwartym kwartale mieliśmy wzrost 2,8%, a więc najlepszy wzrost ze wszystkich kwartałów 2015 roku. Cały rok również zamknęliśmy na plusie, niewielkim, ale jednak 0,6% w przeciwieństwie do poprzedniego roku, gdzie mieliśmy spadki. I to, co dobre, to, co widzimy już, oceniam jako pozytywną tendencję, to, że w czwartym kwartale tego roku, w zasadzie we wszystkich krajach, jeszcze z wyłączeniem Polski, ale wszystkie inne kraje poza Polską miały dodatnie odczyty w sklepach porównywalnych. To jest dla nas dobry prognostyk na przyszłość. Czekamy, że w Polsce również będzie lepiej. Spójrzmy też, gdzie rozwijaliśmy naszą powierzchnię handlową. W czwartym kwartale przyrosło nam 45 tysięcy metrów kwadratowych. Największy przyrost w czwartym kwartale to Polska, 21 tysięcy metrów, ale też Unia Europejska i Rosja. Tutaj też otwieraliśmy nasze sklepy w czwartym kwartale. Patrząc na tabelę po prawej stronie, widzą Państwo, że największy przyrost to były kraje Unii Europejskiej, mówię o przyroście rocznym. Potem mamy Polskę 12%. Tutaj nasycaliśmy rynek nadal nowymi markami. Kraje CIS, czyli Rosja, Ukraina, wzrost o 7,5% i pojawiła się w tym roku po raz pierwszy w tej tabeli region Bliskiego Wschodu. 5,5 tysiąca metrów kwadratowych marki Reserve na koniec roku na Bliskim Wschodzie. Jak to wyglądało według marek? Największy przyrost, ponad połowa nowej powierzchni w czwartym kwartale, to marka Reserve, ale również pozostałe marki dynamicznie rosły. Czwarty kwartał jest zawsze tym kwartałem, gdzie jest dużo nowych otwarć i tak było też tym razem. A jak spojrzą Państwo sobie na tabelę, to widać, że największy przyrost to jest marka Sinsay, prawie 37%, ale nie ustępuje też tutaj Reserve 18%, więc duży dwucyfrowy przyrost w 2015 roku. I przejdźmy teraz do sprzedaży. Mamy z jednej strony sprzedaż w sklepach porównywalnych, mamy nową powierzchnię. Co to oznacza dla sprzedaży? Sprzedaż za czwarty kwartał wzrosła o 12% i jest to dwucyfrowy, najlepszy odczyt z całego 2015 roku. Tutaj widzą Państwo też na tym wykresie, że bardzo mocno przerastają przychody z Reserve. Do tej pory to było tak, że równomiernie na wszystkich rynkach rozwijaliśmy wszystkie marki, a teraz, ponieważ w Niemczech mamy tylko Reserve i na Bliskim Wschodzie na razie tylko marka Reserve, stąd ta marka też dynamicznie zwiększa swoje obroty. Jak wyglądała sprzedaż w przeliczeniu na metr kwadratowy? Widzą Państwo taką sezonowość, że zawsze w czwartym kwartale, i to jest w 13 roku, w 14, tak było też w 15, czwarty kwartał jest zawsze najlepszym miesiącem, najlepszymi trzema miesiącami w handlu. Ta sezonowość również była odczuwalna w ubiegłym roku. I patrząc tutaj w tabelę, jak wyglądała sprzedaż średniomiesięczna w przeliczeniu na metr kwadratowy, no to jeszcze jest ujemny odczyt rok do roku, natomiast dobrą jaskółką jest wzrost w krajach Unii Europejskiej, prawie 4% i już naprawdę niewielki spadek rok do roku w Rosji i na Ukrainie. Pamiętamy też o sprzedaży internetowej. Kwartał temu nie byliśmy zadowoleni z tej sprzedaży. Ona też charakteryzuje się dużą sezonowością, no bo internauci wyjeżdżają w trzecim kwartale na wakacje, wtedy ta sprzedaż spada, ale czwarty kwartał naprawdę jest już dynamiczny. 30 milionów złotych obrotu w naszych sklepach e-commerce'owych w Polsce i poza granicami, czyli wzrost o 28% licząc rok do roku. I też po prawej stronie mogą Państwo przeczytać, jak rozwijaliśmy nasz biznes e-commerce'owy w 2015, a więc w maju wystartował nasz sklep w Czechach, w październiku sklep na Słowacji, sklep w Rumunii w listopadzie i w tym tygodniu ruszył też sklep naszej najnowszej marki Talinder. Już mogą Państwo robić zakupy przez internet, zachęcam. I jeszcze pierwszy kwartał 2016 roku, czyli już niedługo otworzymy sklep reserved.com na Węgrzech. Marża. Marża handlowa, tak jak już powiedziałem, była pod presją w zasadzie przez cały rok. To głównie dlatego, że my większość towarów kupujemy w Azji. Widać to na wykresie po prawej stronie. 90% towaru pochodzi z krajów azjatyckich, gdzie płacimy w dolarze. No i drogi dolar, a
Przypomnę, że w ubiegłym roku wzrósł o 20%, przekłada się na spadające marże, przy czym o ile kiedyś, ileś lat temu wstecz mogliśmy w miarę łatwo przenosić wzrost kursu dolara na naszą cenę końcową dla klienta, czyli amortyzować troszkę te wzrosty kursu dolara, o tyle teraz otoczenie konkurencyjne jest na tyle silne i konkurenci na tyle trzymają ceny, no, że wzrost cen jest utrudniony. Oczywiście my staramy się, aby zwiększając ofertę w naszej palecie produktów, o czym też jeszcze powiemy, staramy się, żeby średnia cena na całości, na całym miksie produktu rosła. Natomiast jest to rzeczywiście w tym otoczeniu rynkowym niezmiernie trudne. Przejdźmy do kosztów. Koszty, po lewej stronie widzą Państwo najważniejszą, największą część naszych kosztów, a więc koszty sklepów własnych. Dzielimy te koszty na trzy części. Największa część to są koszty najmu. Te koszty najmu, tu jest pozytywna ciągle tendencja, one są coraz mniejsze. Już zeszliśmy na poziom poniżej 90 zł z metra w czwartym kwartale. Natomiast widzimy dużą presję na wynagrodzenia. Ten środkowy pasek szary, 52 zł za ostatni kwartał. Tutaj już nie tylko w Polsce, ale też w Rosji, w krajach bałtyckich, w Rumunii widzimy, że presja rynku na wynagrodzenia wzrasta i my również musimy podnosić wynagrodzenia naszym pracownikom. Z drugiej strony oczywiście powinno się to przełożyć na lepsze sprzedaże, na co też liczymy, ale rzeczywiście ten element jest rosnący. I ostatni element, ten taki żółty na górze, czyli pozostałe koszty, one wzrosły, ale jest to raczej wzrost jednorazowy. Ponieważ kiedy otwieramy dużo sklepów, tak było właśnie w czwartym kwartale ubiegłego roku, to mamy dużo kosztów jednorazowych. Są to zazwyczaj materiały na otwarcie sklepów. Manekiny, wieszaki, cenówki, różnego rodzaju inne materiały promocyjne i to zawsze przy otwarciu mocno wzrasta. Także jeśli chodzi o jakiś guidance na przyszłość, tutaj nie powinno być dalszych wzrostów. Po prawej stronie widzą Państwo koszty całościowe, czyli koszty sklepów własnych, franczyzowych i centrali w przeliczeniu na metr kwadratowy. One spadły o 10% licząc rok do roku. Mówiliśmy o sprzedaży, mówiliśmy o marży, mówiliśmy o kosztach, więc spójrzmy, jak wyglądał rachunek zysków i strat za czwarty kwartał. Sprzedaż wzrosła o 12%, marża tylko o 4%, bo w ujęciu procentowym marża jest niższa o 4 punkty rok do roku. Koszty z powodu otwarć i wzrostu na kosztach personelu wzrosły szybciej niż marża, dlatego zysk operacyjny wyniósł 236 milionów złotych i był nieznacznie niższy rok do roku. Poniżej zysku operacyjnego mamy jeszcze koszty finansowe i tutaj mieliśmy ujemne różnice kursowe wynikające głównie z przeliczeń należności rublowych, ale też zobowiązania dolarowe rosły, dolar rósł w czwartym kwartale i po odliczeniu dodatkowo kwot zapłaconych podatków mamy zysk netto za czwarty kwartał na poziomie 173 miliony złotych. Chcę przypomnieć, że rok temu, w czwartym kwartale, rozpoznaliśmy tak zwane aktywo na podatek odroczony. W związku z tym wykazaliśmy dodatkowy, podniosło nam to zysk o 107 milionów złotych. Jeśli więc zdejmiemy tą jednorazową operację z poprzedniego roku i zechcemy wyjść na podobne poziomy zysku, to widzą Państwo tu na samym dole skorygowany zysk netto na poziomie 173 porównany do 138 milionów skorygowanego przed rokiem, czyli mamy wzrost 25%. I jak wyglądał cały rok 2015? Wzrost sprzedaży o niecałe 8%. Marża brutto była niższa rok do roku. Mocno pilnowaliśmy naszych kosztów, jednak były na poziomie ciut wyższym i zysk operacyjny 503 miliony złotych. Znów po odliczeniu kosztów finansowych, gdzie dużą część stanowiły ujemne różnice kursowe oraz po odjęciu podatku, wychodzimy na zysk netto w kwocie 352 miliony złotych. I znów porównując to do zysku skorygowanego, oto aktywo sprzed roku, mówimy o poziomie no, niewiele niższym rok do roku. Przejdźmy do najważniejszych elementów bilansu i cash flow.
Po lewej stronie widzą Państwo wykres z naszymi zapasami. Tutaj też jest duża sezonowość. Zawsze w trzecim kwartale budujemy sobie zapasy. Tak było w 13, w 14 i 15, które później sprzedajemy w najlepszym okresie dla handlu. A więc mamy spadek zapasów w czwartym kwartale 15 w stosunku do trzeciego kwartału, a przeliczając zapasy na metry kwadratowe, to też mamy obniżenie do poziomu 1572 zł z metra i mogę powiedzieć, że jest to dla nas dobry, optymalny poziom zapasów. Zmniejszenie zapasów pozwoliło też nam na poprawę wskaźników rotacji. Widać to na wykresie po prawej stronie, a więc zmniejszył się wskaźnik rotacji zapasów, a co za tym idzie, poprawiła się też rotacja czy cykl konwersji gotówki. Jak wyglądały nakłady inwestycyjne i zadłużenie? Nakłady inwestycyjne w czwartym kwartale wyniosły 151 milionów złotych, widać to na wykresie po lewej stronie, i były niższe niż przed okiem, wtedy to było 160 milionów złotych. Całościowe nakłady inwestycyjne za 2015 rok zamknęły się kwotą 489 milionów złotych i były niższe o 11% licząc rok do roku. Zadłużenie netto było niższe niż w trzecim kwartale. Wskaźnik zysku netto do EBITDA jest na poziomie 0,9, a więc poniżej jedynki i my uważamy to za całkiem dobry, bezpieczny poziom. I cash flow. W czwartym kwartale wygenerowaliśmy gotówkę. Widać to tu gotówka na koniec trzeciego kwartału 120 milionów złotych. Gotówka na koniec czwartego kwartału 224 miliony złotych i największy przyrost zawdzięczamy przyrostowi zysku brutto w tym czwartym kwartale i jeszcze dodatkowo amortyzacji. A jak spojrzą Państwo na wykres po prawej stronie, to one są w zasadzie takie same. Bardzo duży cash flow operacyjny, porównywalny z rokiem poprzednim, podobny poziom cash flow inwestycyjnego, no i ciut mniejszy cash flow finansowy. Tutaj spłacaliśmy nasze zadłużenie. Czwarty kwartał zawsze najlepszy pod kątem generowanej gotówki. Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o wyniki 2015 roku. Ja teraz oddam głos koleżance, która powie Państwu o najważniejszych wydarzeniach w naszych markach. Faktycznie dosyć trudno powiedzieć o najważniejszych wydarzeniach, mając do dyspozycji 3 slajdy i niedużo czasu, ale to myślę, co również Państwo zauważyli, to na pewno debiut marki Talinder, pierwszej marki z segmentu premium. Jeśli pytają Państwo, dlaczego ten segment, dlaczego spółka zdecydowała się na krok w kierunku klienta zamożnego, bo tak określamy klienta marki Talinder, określiliśmy to sobie biznesowo jakby z dwóch powodów. Pierwszy to to, że faktycznie nasze, nazwę to dotychczasowe marki, widzimy w nich już nasycenie grupy docelowej. A po drugie też oczywiście chcemy skorzystać z tego, że wartość rynku dóbr luksusowych i premium w Polsce rośnie. Przybywa nam również osób z zamożniejszych, z nieco bogatszym portfelem, którzy chcą swoje ciężko zarobione pieniądze wydać również na odzież. Marka premium to kolekcja dla panów i dla pań. www.talinder.com, można sprawdzić, działa, tak. To podobna marynarka. Tutaj pani tak pokazuje. Faktycznie ta, która jest na slajdzie. Mam ją na sobie. To, na czym nam bardzo zależy, bo oczywiście również mamy świadomość, że jest to debiut w segmencie, w którym spółka LPP nie miała doświadczenia wcześniej. Niemniej jednak tutaj stawiamy na wysoką jakość naszych produktów. Wiemy, że jest to determinanta dla klienta tego segmentu. W związku z tym prawie 70% kolekcji wiosna-lato jest otrzymywana i produkowana w Europie. Z tych 70% 40% to są zlecenia, które realizują dla nas polscy producenci. Oczywiście Włochy, Portugalia, bo to kojarzy się niezmiennie z wysoką jakością, szczególnie jeżeli mówimy o akcesoriach, o butach, paskach, dodatkach. Oczywiście mówię również o wysokiej jakości tkaninach. Jeśli chodzi o salon, bo część z Państwa miała okazję zobaczyć, również robimy bardzo wiele w tym kierunku, żeby salon w Warszawie pojawił się jak najszybciej, mając również Państwa na myśli jako grupę docelową. I myślę, że naprawdę to już w niedługim czasie będziemy mogli zdradzić adres.
salonu Talinder w Warszawie. Ta koncepcja została wypracowana dzięki współpracy z angielskim studiem Brinkworth, które współpracowało również dla innych marek premium, takich jak Hugo Boss czy Karen Miller. Podsumowując, założenia dotyczące rozwoju sieci tej marki, założyliśmy sobie 30 salonów w całej Polsce. Koncentrujemy się, mówiliśmy już o tym i podkreślamy to za każdym razem, na najlepszych lokalizacjach, w najlepszych centrach handlowych. Bierzemy pod uwagę nie tylko prestiż centrum handlowego, ale również szukamy doborowego, dobrego towarzystwa dla marki Talinder. Stąd też, powiedzmy, 2 lata okazało się nie tak wystarczającym czasem, by uzyskać lokalizację na przykład w Warszawie, tak by móc otworzyć salon w stolicy już w tym pierwszym okresie otwarć. Przed nami intensywny miesiąc, bo 6 kolejnych salonów w Polsce. I myślę, że to co istotne, to, że również prawie że symultanicznie uruchomiliśmy sprzedaż online. Jesteśmy w sali Londyn, ale to nie miało żadnego znaczenia, jeśli chodzi o naszą decyzję. Tak się akurat złożyło. Wracając do tematu tej lokalizacji w Londynie, którą poruszył już pan Przemysław wcześniej, umowa przedwstępna została zawarta. Czekamy na decyzję właściciela. Tutaj wracając do tego być może dla państwa długiego okresu wynajmu, bo 25 lat, a to kawałek życia. Te umowy najmu są standardowe, jeśli chodzi o rynek brytyjski. Długość tego rodzaju umów, szczególnie jeżeli mówimy o strategicznych aktywach, a takim strategicznym aktywem jest lokalizacja tego salonu przy Oxford Street. Oczywiście potencjał ulicy Handlowej ogromny, bo patrząc na lokalizację salonu przy Oxford Street, ale też biorąc pod uwagę trafik oddalonego 150 metrów Oxford Circus, daje nam tak naprawdę przepływ około 200 milionów osób rocznie. Nasz salon zakładamy na około 3000 metrów kwadratowych i faktycznie jest to z naszego punktu widzenia inwestycja w rozpoznawalność marki. Tak? To jest salon flagowy, to jest też inwestycja marketingowa, to jest też realizacja planów, które spółka anonsowała wcześniej, bo mówiliśmy nieraz, że szukamy dobrych lokalizacji w najważniejszych stolicach mody w Europie. Wrócę może jeszcze do jednego slajdu, bo myślę, że to państwa też interesuje. Mamy możliwość w okresie jakby całego trwania umowy na podnajem lub na cesję. Także to też jest istotna informacja. Tak również czyni w chwili obecnej firma BHS. Rozpoznawalność to jakby z jednej strony, ale z drugiej strony też chcemy reagować na potrzeby klientów, na trendy, które pojawiają się na rynku, szczególnie w kontekście największej marki. O tych dodatkowych elementach, które pojawiają się w kolekcji, będzie w dalszej części prezentacji, ale powiem o jednej, czyli o bawełnie organicznej. Wiemy, że kolekcje z bawełny organicznej są na rynku i są wprowadzane do kolekcji marek odzieżowych nie od wczoraj. My przystąpiliśmy do tego projektu w tym roku, to jest początek. Poszliśmy jednak o krok dalej. Wiele marek wprowadza, owszem, modele z bawełny organicznej. My zaproponowaliśmy klientom marki Reserve również jeszcze bardziej nazwę to koszerny produkt dla osób, dla których dbałość o środowisko naturalne i kwestie również etyczne są ważne. Te produkty przygotowane w procesie organicznym, bo to jest jakby ten krok dalej, oznacza to nie mniej, nie więcej tylko to, że sam model od początku do końca, czyli nie tylko sama przędza bawełniana, ale również dalszy etap, czyli farbowanie, wykonywanie nadruków, wykończeń odbywa się w certyfikowanym zakładzie i to nasi klienci zobaczą na modelach, które będą kupować. One są specjalnie w tym celu oznaczone. Komunikujemy tą kolekcję na stronie internetowej. Ona jest specjalnie oznaczona, jest przygotowana, dedykowana temu tematowi zakładka w internecie. Komunikowaliśmy to również klientom bezpośrednio poprzez wysyłkę newsletterów. My również jako korporacja wspieraliśmy tą informację jeszcze dodatkowym przekazem. Wracając do
standardowego slajdu dotyczącego komunikacji z Państwem. Mam nadzieję, że zauważyli Państwo w przepływie różnych maili od rana databook, który przygotowany został dla Państwa. Mamy nadzieję, że to kompendium składające się z mnogości cyfr ważnych, ale też najważniejszych wskaźników, jeżeli będą Państwo mieli go pod ręką, to również ułatwi Państwu analizę i ocenę. Po naszej prezentacji mam nadzieję, że zechcą Państwo przejechać kawałeczek dalej do naszego showroomu na Chmielnej. Tam przygotowaliśmy prezentację marki Talinder. Mogli Państwo zobaczyć salon, ale też bardzo nam zależało, żeby mogli Państwo namacalnie dotknąć produktu. Tak, w showroomie będzie taka możliwość. Zaprosiliśmy również naszego głównego projektanta i dyrektora kolekcji. Oni opowiedzą Państwu o różnicach, o tym, czym tak naprawdę jest marka Talinder. Także serdecznie zapraszam, chociaż na chwilę, na koniec dnia, by mogli Państwo to zobaczyć, zanim oczywiście salon otworzy swoje podwoje w Warszawie. A plany standardowo i tradycyjnie już Pan Przemysław Państwu przedstawi. Dzięki, dzięki. Proszę. Dobrze, plany na rok 2016. Po pierwsze już powiem, że uprościliśmy troszkę tabelkę, żeby lepiej się ją czytało. Natomiast jeśli ktoś z Państwa jest przyzwyczajony do naszej starej tabelki, to znajdzie ją w prezentacji, w slajdach dodatkowych na końcu. Wzrost powierzchni, jaki planujemy na rok 2016, to jest około 11%. Przy czym chcę powiedzieć, że jeszcze nie wszystkie kontrakty mamy podpisane, więc te 11% to są te lokalizacje, które na pewno mamy zagwarantowane, no ale ciągle jeszcze trwają prace, więc może w czwartym kwartale będzie jeszcze więcej. Cel jest, żeby mieć 11, może 12, a może nawet 13% więcej powierzchni. Natomiast podchodzimy bardzo restrykcyjnie w tej chwili do tej powierzchni. Chcemy, żeby to były no, na pewno dobre lokalizacje, ale też na dobrych warunkach komercyjnych. Plus, jeśli się uda, to oczywiście fit-outy, czyli dodatkowa zachęta w postaci gotówki lub budowy sklepu dla nas ze strony właściciela centrum handlowego. Gdzie będziemy rosnąć? Przede wszystkim Unia Europejska. 17% wzrost zaplanowany na rok 2016. Rosja, Ukraina. Myślimy głównie o Rosji. 10% wzrostu. Mamy też duży, dynamiczny wzrost w krajach Bliskiego Wschodu, ale to dlatego, że ta baza jest niska 2015. No i Polska. Polska 6% wzrostu, nadal będziemy rosnąć, ale tu już głównie za sprawą nowych marek, a więc głównie Talinder, ale też Sinsay. Wyżej widać, w których markach będziemy rosnąć, więc Sinsay rzuca się w oczy, dwucyfrowy wzrost, ale też dwucyfrowy wzrost w Reserved. Jakie nowe kraje dojdą? Zjednoczone Emiraty Arabskie już w zasadzie doszły, tak jak mówiłem, sklep w styczniu został tam otwarty. Dojdą jeszcze tutaj w modelu franczyzowym dwa inne kraje, czyli Kazachstan i Białoruś. Ile wydamy pieniędzy na nowe sklepy? Planujemy nasz CAPEX na poziomie 290 milionów na nowe sklepy, a całościowy CAPEX, wliczając jeszcze inne inwestycje, które planujemy, to 370 milionów złotych. I to będzie niżej, czy mniej o jakieś 24% w porównaniu z rokiem poprzednim. A jakie stawiamy cele przed naszą całą organizacją? Przede wszystkim wzrost sprzedaży. Wzrost sprzedaży, który powinien wyprzedzać wzrost powierzchni, a więc myślimy o dwucyfrowym wzroście sprzedaży w 2016 roku. Rozwój e-commerce, bardzo dynamicznie rosnący kanał dystrybucji. Będziemy otwierać kolejne kraje, czyli e-commerce na Węgrzech, ale również dodanie kolejnych marek do już istniejących sklepów w Czechach, na Słowacji, w Rumunii i na Węgrzech. I wyzwanie z jednej strony, z drugiej strony ambitny cel, utrzymanie marż brutto na poziomie zbliżonym do roku 2015. I tutaj rzeczywiście na tym, tutaj chciałem się na chwilę zatrzymać, no bo utrzymanie marż, kiedy dolar jest coraz droższy, mieliśmy rzeczywiście na początku stycznia ponad 4 zł, 4,10 na dolarze, no to dla nas jest duże wyzwanie, żeby utrzymać marżę, tym bardziej, że ciągle nie widzimy możliwości przełożenia tego na ceny finalne, ponieważ rynek na to nie pozwala. Więc co chcemy robić, żeby jednak wspomóc naszą sprzedaż? Gdzie widzimy szansę?
Przede wszystkim szanse widzimy w poprawianiu kolekcji i zwiększaniu liczby modeli. Również rozwój na nowych rynkach. Nowe rynki pozwolą nam na większą ekspansję i zwiększenie przychodów. Plus, patrząc znów trochę na naszą marżę, ale też na sprzedaż, Chiny są naszym największym rynkiem, jeśli chodzi o zakupy towarów. Około 60% całości produkcji pochodzi z Chin i widzą Państwo, że tam następuje dewaluacja juana. Często są pytania do nas, czy to oznacza, że możemy kupować taniej w Chinach. Odpowiadam tak, możemy kupować taniej, natomiast my chcemy przełożyć ten niższy koszt również na jakość, czyli mówimy, będziemy kupować prawdopodobnie w tych samych cenach, bo zainwestujemy w jakość produktu. Ale przed nami również ryzyka. Te ryzyka to podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, czy w ogóle już teraz podatek od handlu, nad którym pracuje rząd. Ciągle nie wiemy, jaki będzie ostateczny kształt tego podatku. To nadal kontynuacja negatywnych, czy dla nas negatywnych wzrostów walut w Polsce, czy też osłabiania się złotówki. No i Rosja. Nadal duży znak zapytania. To jest nasz największy kraj poza Polską. I co się będzie tam działo, zobaczymy. My na razie jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników spółki rosyjskiej. Patrząc na pierwsze tygodnie handlu w tym roku również jest dobrze, no ale sytuacja jest rzeczywiście dynamiczna. Spadki cen ropy przełożą się w jakimś stopniu na klienta rosyjskiego. Nie wiem jeszcze jak, ale jest to jeden z elementów ryzyka postrzegany przez nas na ten rok. I jeszcze jeden slajd odnośnie poprawy sprzedaży w sklepach. Głównie w like for like'ach, tak to nazwaliśmy. To jest nasz główny cel i oczywiście zapytają mnie Państwo, no dobrze, jak chcemy to zrobić tak dokładnie, co więcej. O 50% więcej modeli w marce Reserved. To już się stało. Czyli od kolekcji wiosna-lato mamy o 50% więcej modeli w naszej kolekcji. Oczywiście to nie oznacza, że w każdym sklepie zobaczą Państwo 50% więcej modeli. To nie tak. Natomiast patrząc na nasze największe sklepy, chociażby ten flagowy w Stuttgarcie, prawie 4000 metrów kwadratowych, patrząc na inne duże niemieckie sklepy oraz na duże polskie sklepy, wiemy, że tam możemy mieć lepsze sprzedaże, dodając kolejne modele, dodając więcej modeli sportowych, dodając więcej modeli biznesowych, dodając więcej kolekcji dziecięcych. To już się dzieje i tutaj będziemy też lepiej zarządzać kolekcją, mając większy wachlarz, tej szerszą ofertę, dlatego że możemy po prostu do tych sklepów, które dobrze sprzedają droższe towary, a tak jest na przykład w Warszawie, tam skierujemy więcej właśnie tych droższych towarów. Mniejsze miejscowości, tam będzie dopasowany towar tańszy. Więc możemy w zależności od kraju, miasta i potencjału regionu lepiej dopasowywać ofertę do klienta. Nowi pracownicy w działach produktowych, przede wszystkim nowi projektanci. Wzmacniamy mocno nasze działy produktowe. Chcemy też zachęcić młodych ludzi po szkołach artystycznych, którzy interesują się modą, których moda jest pasją. Stwarzamy warunki do ich rozwoju, zatrudniamy takie osoby, a mamy też tutaj na celu to, żeby więcej osób opiekowało się naszym produktem, więcej osób dopieszczało ten produkt, żeby można go było później sprzedać w lepszej, wyższej cenie i to też nam przełoży się na lepsze i sprzedaże, i marże. I kontrola jakości, tak nazwaliśmy ten obszar działań, chociaż zawsze mieliśmy u siebie kontrolę jakości, tylko ona działała w zasadzie bardziej, powiedziałbym, już na poziomie magazynów czy sklepów. A teraz chcemy wejść głębiej i wejść do procesu produkcyjnego. Wysyłamy naszych ludzi do fabryk w Azji, żeby nadzorowali bezpośrednio już na poziomie fabryk naszą produkcję, żeby wprowadzali nasze standardy, żeby nadzorowali nawet zakup materiałów i jakość materiałów używanych do szycia naszych kolekcji. Także tutaj duży nacisk na ten proces produkcyjny już u samych podstaw, co w efekcie oznaczać będzie pewnie, że zmniejszymy liczbę fabryk, z którymi współpracujemy, a więc zawęzimy je do tych, które są najlepsze, nawiążemy z nimi długofalową współpracę, no, licząc oczywiście również na lepsze ceny. To jest prezentacja podsumowująca rok 2015, więc na pewno trzeba powiedzieć troszkę, jak obserwujemy i co myślimy o kolejnych rynkach, jak
co mamy na myśli, mówiąc o rozwoju, gdzie ten rozwój postrzegamy. Zaczniemy może od najważniejszego dla nas rynku, czyli Europa Środkowo-Wschodnia, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Polska, prawie 1000 sklepów, rynek bardzo mocno już nasycony naszymi sklepami, ale właśnie tutaj widzimy, że jest potencjał w pozyskiwaniu nowych klientów. Polski klient zarabia coraz więcej, polski klient sięga po towary z górnej półki, stąd nasza decyzja, żeby wprowadzać nowe marki i stąd Talinder na rynku, aby również zaproponować coś w segmencie premium dla naszych klientów w Polsce. Oczywiście to będzie tak, że Polska, tak zazwyczaj robimy w Polsce, pierwszy rok testujemy markę, dopracowujemy ją, a później przechodzimy na inne rynki. Ale na razie jeszcze trudno mi powiedzieć o takich planach. Na razie Talinder to Polska i tu się koncentrujemy. Czechy i Słowacja. Czy tam coś się wydarzy? No na pewno tak, natomiast to są dla nas już rynki mocno nasycone i będziemy dokładać pojedyncze sklepy raczej. Tam nie przewidujemy masowych otwarć, ale więcej otwarć na pewno będzie w tym roku w Węgrzech i w kolejnych latach. To jest rynek, tak jak powiedziałem, teraz fajne warunki tam znajdujemy, dobra lokalizacje i wyniki, które osiągamy, są również obiecujące. I również w tym całym regionie to jest ważny dla nas rynek e-commerce'owy, czyli sklepy internetowe będą w każdym z tych krajów. Już są oczywiście sklepy Reserved, za chwilę dołożymy kolejne marki. Następny region to Europa Południowa, czyli Rumunia i Bułgaria oraz Chorwacja. Największy teraz potencjał, jaki widzimy, to rynek rumuński. Dużo nowych centrów handlowych się buduje, ludzie interesują się modą i również zarobki tam rosną, więc ludzie wydają więcej na odzież, więc chcemy partycypować w tym wzroście. Chorwacja to jest nasz kolejny nowy rynek, otwarty w 2014. Nie jest duży, ale tam również będziemy się rozwijać. To jest, tam są fajne sprzedaże, to jest obiecujący kawałek Europy. Plus bardzo mocno przyglądamy się krajom sąsiadującym, czyli mówimy o Serbii i o Słowenii. Żadnych planów na rok 2016 jeszcze nie mamy, ale być może w kolejnych latach będziemy tam otwierać nasze sklepy. I kraje bałtyckie. Małe kraje, w zasadzie już nasycone naszymi sklepami, jesteśmy tam od wielu, wielu lat. Bardzo dobre sprzedaże, bardzo dobra rentowność. No już niewiele możemy tam więcej zrobić. Pewnie też punktowo dodamy kilka sklepów, ale to będzie tyle. Kolejny region, bardzo ważny, na wschód od Polski, czyli Ukraina, Rosja oraz dwa nowe rynki, Kazachstan i Białoruś. No, w tych dwóch krajach, Kazachstan, Białoruś, wchodzimy w modelu franczyzowym. Natomiast w Rosji mamy, jak Państwo widzą, prawie 300 sklepów. Bardzo duży rynek, bardzo duży potencjał. Jesteśmy zadowoleni z wyników. Natomiast ciągle pamiętamy o tym ryzyku makroekonomicznym, o ryzyku walutowym. Stąd będziemy się rozwijać w Rosji, ale raczej w tempie wolniejszym niż do tej pory. Przypomnę, że jeszcze 2-3 lata temu tempo wzrostu naszej powierzchni w Rosji to było prawie 50%, a w tej chwili mówimy o wzroście 10%. I zachód Europy. Pierwszy kraj, do którego weszliśmy, to Niemcy. Mamy już w tej chwili 12 krajów, przed nami w tym roku jeszcze 4 kolejne otwarcia. Tu są miasta, w których się jeszcze otworzymy w tym roku. Essen, Hanower, Ludwigsburg i Monachium. Tu te sklepy to już będą sklepy przy ulicy, bo jak Państwo wiedzą, na zachodzie Europy handel to głównie handel przy głównych ulicach. Mniej handluje się w centrach handlowych, takie jak we wschodniej części Europy. Na 2017 rok zaplanowaliśmy otwarcie sklepu flagowego w Berlinie, że planujemy mieć w ciągu do końca przyszłego roku 20 sklepów marki Reserved na rynku niemieckim. I ostatni rynek, bardzo obiecujący, bardzo młody dla nas, bo weszliśmy tam dopiero w ubiegłym roku. Tak jak powiedziałem, mamy już sklepy w Egipcie, w Arabii Saudyjskiej, w Katarze, Kuwejcie i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przed nami jeszcze wejście do Omanu, do Jordanii, do Libanu. Także będziemy obecni w całym regionie. Zgodnie z planem 70 sklepów w ciągu 6 lat, z czego nie tylko marka Reserved, ale również Mojito i Sinsay.
I też mogę już powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni ze sprzedaży w tym regionie. Średnie sprzedaże z metra są 2,5 raza wyższe niż sprzedaże w Polsce, więc tam jest potencjał i tam jesteśmy. To wszystko, jeśli chodzi o prezentację, zarówno odnośnie marek, odnośnie wyniku finansowego i naszych planów. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. No i zapraszam do zadawania pytań. Przy czym, ponieważ mamy transmisję online, to bardzo proszę o podnoszenie ręki. Wtedy koleżanki podejdą z mikrofonem i proszę o zadanie pytania do mikrofonu. Dzień dobry, witam, Marcin Stolkowy, Dom Ochotnicki BPS. Kilka pytań z mojej strony. Może zacząłbym od różnic kursowych, które na pewno zawsze Państwu zabierają część wyniku. W ubiegłym roku, czy tam w 2014 to było 111 milionów, teraz 70. Czy spółka planuje jakieś inicjatywy podjąć, aby ograniczyć właśnie wpływ wahań, walut głównie na wynik netto? Aby to ograniczyć, aby ograniczyć ten negatywny wpływ, musielibyśmy pewnie zmniejszyć naszą ekspozycję na dolara i zmniejszyć ekspozycję na waluty Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększyć zaangażowanie złotówkowe. No, wiemy, że to się pewnie nie stanie. Nadal mamy dużą ekspozycję na Rosję, więc ekspozycja na rubla zostanie utrzymana. Nadal duże zakupy w Azji, w dolarze. No, nie planujemy też żadnej strategii hedgingowej, więc w najbliższym czasie jedyne, co możemy zrobić, to tylko to, żeby zmniejszać ekspozycję, szczególnie jeśli chodzi o nasze spółki zagraniczne, aby należności od naszych spółek były jak najmniejsze, przez co się wystawiamy na jak najmniejsze ryzyko. Ale generalnie żadnej nowej polityki w tym względzie nie planujemy. Czyli można powiedzieć, że żadnych forwardów ani nic takiego nie rozważacie Państwo przy tej skali działalności? Na dzień dzisiejszy nie. Mhm, okay. Pytanie może o lajki teraz, bo wspomniane było, że mają rosnąć, widzimy w walutach lokalnych w Rosji i na Ukrainie, że tam były dynamiczne wzrosty. Co prawda, wracając do nieszczęśliwego pytania o kurs walutowy, były troszeczkę gorsze przeliczenia na złotówkę, ale właśnie pytanie o guidance, na jak Państwo sobie szacują, ile to może być w 2016 roku, jak to może wyglądać z pomysłem zwiększenia liczby modeli, wiadomo, tylko wszystkiego, o czym była już mowa do tej pory. Jak Państwo wiedzą, nie publikujemy prognoz ani planów, ani naszych budżetów. Guidelines ogólny, no tak jak powiedziałem wcześniej, wzrost powierzchni 11, chcielibyśmy, żeby sprzedaż rosła szybciej, a więc na pewno kilkupunktowy wzrost w sklepach porównywalnych. No a w tych krajach, o których Pan powiedział, czyli Rosja, Ukraina, tam planujemy dwucyfrowy wzrost w sklepach porównywalnych. Jeszcze pytanie odnośnie Talindera, nowa marka. W Polsce w 2016 roku tak gdzieś mniej więcej celujemy w 10 sklepów, czy ewentualnie może być tego więcej? No liczymy, że będzie ciut więcej, ale to, co jakby mamy w tej chwili na myśli, to jest 10 sklepów. Przy czym cały rynek, wiemy, że jest to marka premium, więc nie będzie tak masowo rozwijana jak pozostałe nasze marki, oceniamy na 30 sklepów w Polsce ogółem. A to można powiedzieć 3 razy 10 w następnych 3 latach, czy będzie ewentualnie troszeczkę szybciej w 17? Będziemy się starać szybciej, ale proszę założyć, myślę sobie, bo pewnie Pan myśli o jakimś modelu wyceny spółki, proszę założyć 3 razy po 10. Okay. Myślę, że będzie bezpieczny. Jeszcze mam jedno z pozostałe koszty operacyjne, takie jedno pytanie odnośnie sprawozdania. Inna polityka w zakresie fit-outów, o co chodzi? Od początku tego roku zmieniliśmy za sprawą naszego audytora, zmienia się podejście do fit-outów. Do tej pory całościowe fit-outy były odnoszone w przychody i koszty pozostałe operacyjne. W tej chwili rozliczamy je w czasie, czyli jeśli mamy fit-out dodatni, musimy go rozliczyć w całym okresie trwania umowy, a nie od razu po podpisaniu umowy. Czyli mówimy o rozpisywaniu fit-outów przez 5 lub 7 lat, w zależności od tego, jak długo trwa dany kontrakt. I dlatego też to są rozliczenia międzyokresowe takie duże. I dlatego tak, rozliczenia międzyokresowe mocno wzrastają. Okej. Okay. Dobrze, dziękuję serdecznie na chwilę. Dziękuję. Tak.
Krzysztof Stępień, KBC TFI. Ja mam pytanie dotyczące research w Polsce, bo generalnie no tutaj widać duży zastój. Czyli prosiłbym o kilka słów takiej Państwa jakby diagnozy, bo kiedyś spojrzałem sobie, jak to jest w H&M w Polsce i tam generalnie widać, że na przykład sprzedaż porównywalna rośnie cały czas i oni się rozwijają, więc jakby pytanie jest, czy ta marka Reserved, to nie wiem, podlega już jakiejś kanibalizacji, czy to jest kwestia, że ona jest zbyt mało modowa i potrzeba jakby przeformułowania idei tej marki, no bo z drugiej strony Państwo też no, mocno wychodzicie za granicę i nawet no, ten flagowy sklep w Londynie, dużo kosztujący, no, ma się opierać też na tej marce, tak? I budowanie rozpoznawalności na zachodzie też na tej marce ma się opierać. I no, takie moje laika trochę obserwacja, no to, że po prostu może ta marka trochę jest niedopasowana do tak ekspansywnych planów. No dobrze, chcę uspokoić, że marka jest dopasowana do ekspansywnych planów. Marka Reserved za granicą świetnie się sprzedaje. W Polsce rzeczywiście nasycenie sklepami Reserved jest dość duże. Natomiast jakby tutaj nasza diagnoza jest troszkę inna. To nie ma nic wspólnego z samą marką. Ona jest dobrze spozycjonowana. Zwiększamy ofertę, tak jak mówiliśmy, i polepszamy jakość oferty. Natomiast prawdą jest, że jak pan spojrzy na nasz rozwój, to przez ostatnie 3-4 lata stworzyliśmy dwie nowe marki. To jest marka Sinsay i marka Talinder. No i skąd pozyskiwaliśmy talenty, skąd pozyskiwaliśmy ludzi na rozwój tych marek? No właśnie głównie z naszej największej marki Reserved. Stąd teraz pomysł, żeby jednak musimy wzmocnić tę markę. Musimy dotrudnić ludzi, dotrudnić projektantów po to, żeby ona odzyskała swój wigor, żeby osoby, które się zajmują marką, miały więcej czasu na dopieszczenie poszczególnych modeli i w tą stronę zmierzamy. To jest nasza diagnoza. Także musimy polepszyć nasz produkt i to powinno przynieść oczekiwane efekty już wkrótce. Czy są jeszcze jakieś pytania może z internetu? Tak, jest jedno pytanie dotyczące tego, w jaki sposób mogłoby się przełożyć na nasze wyniki propozycje rządowe dotyczące podatku od, już teraz od obrotów, ale nie wiem, to na razie... No tak, na początku, kiedy mówiono o wprowadzeniu tego podatku, to tak na bieżąco śledziłem różnego rodzaju projekty. Potem przyznam się Państwu, że przestałem to robić, dlatego że było tych zmian tyle, że już powiedziałem, ja będę jednak zajmował się zarządzaniem biznesem, nie będę śledził na bieżąco tych zmian, bo jest ich po prostu za dużo. Także my czekamy w tej chwili na ostateczny kształt tej ustawy. No oczywiście, że robiliśmy jakieś wstępne przymiarki, ile to może nas kosztować. No i tutaj w zależności od modelu, który był omawiany, mieliśmy bardzo szeroki wachlarz. Wydaje się, że ten ostatni model, ale nie wiem, który będzie zatwierdzony, ale ten ostatni model wskazywał, że pewnie 30 milionów złotych rocznie takiego podatku będziemy musieli odprowadzić. No ale mówię, to ciągle jeszcze są spekulacje. Poczekajmy na ostatni kształt tej ustawy. Dzień dobry, Władek Giller, PKO BP. Chciałem się zapytać o ten wzrost kosztów pozostałych z metra kwadratowego, który tutaj pokazaliście na slajdzie 15. W czwartym kwartale to było 52 zł w porównaniu z 47 zł w trzecim kwartale i moje pytanie jest takie, jak trwały jest to wzrost tych kosztów? No moim zdaniem jest to wzrost nietrwały, czyli tak jak powiedziałem, jednorazowy, bo przeanalizujmy, co wchodzi w te koszty. Koszty pozostałe to przede wszystkim koszty amortyzacji, które są de facto stałe, czyli koszty amortyzacji salonów. Są to koszty zużycia energii, koszty materiałów, i to właśnie one najbardziej skaczą. Pod materiałami rozumiemy manekiny, wieszaki, cenówki. To jest duży koszt, często jednorazowy, tuż przy otwarciu sklepu. Po czym mamy jeszcze koszty ochrony sklepów, koszty związane z prowizjami od kart płatniczych, czy liczenia gotówki. Więc te koszty, to co pan widzi w czwartym kwartale, to raczej wzrost jednorazowy. Ja się spodziewam, że one wrócą do poziomów niższych już od pierwszego kwartału tego roku. Kozłowski, Sobiesław, Raiffeisen, dwa pytania. Pierwsze, sprzedaż internetowa, 2% niecały udział w przychodach i czy Państwo zamierzają podjąć jakieś działania, żeby ten udział trochę zwiększyć?
Jedno pytanie, drugie pytanie, czego możemy oczekiwać po kosztach z metra w przyszłym roku? Czy one będą płaskie, czy lekko wzrosną, czy lekko spadną? Dziękuję. Zaczynając od e-commerce'u, rzeczywiście jeśli porównujemy sprzedaż sklepów internetowych do całości sprzedaży grupy, to jest to poziom około 2%. Ale ja wolę oglądać to pod innym troszkę kątem, czyli jaka sprzedaż internetowa jest w tych krajach, gdzie mamy wszystkie sklepy internetowe do sprzedaży całościowej. Czyli tutaj najchętniej odnoszę się zawsze do Polski. Tutaj działa już w tej chwili 6 sklepów internetowych naszej firmy. No i tutaj poziomy są rzędu 3%. Oczywiście, że to nie jest jeszcze to, co chcielibyśmy widzieć. Ten kanał dystrybucji dopiero rozwijamy. Możemy więcej. Widzimy, że istnieje wprost korelacja między nakładami na marketing i reklamę w internecie, a później na sprzedaż. Także to będziemy robić. W tej chwili to, na czym się głównie skupiamy, to właśnie rozbudowa sieci sklepów w poszczególnych krajach, dodanie nowej marki, co już nastąpiło, więc bardziej staramy się na dzień dzisiejszy dograć organizacyjnie i logistycznie po to, żeby później mocniej reklamować nasze sklepy internetowe. I drugie pytanie, czyli koszty, czego można się spodziewać? No to znów wrócę do kosztów sklepów. Koszty sklepów, połowa z nich to są koszty czynszu. Tutaj, jak pan wie, my wolimy nowy model, bo przechodzimy na tak zwany koszt czy czynsz od obrotu, czyli procentowy czynsz od obrotu. Wtedy, jeśli obrót jest duży, my chętnie się podzielimy z centrum handlowym tym sukcesem. Jeśli jest niestety słaby, bo za mało ludzi przychodzi do centrum handlowego, wtedy zapłacimy mniej. Więc my z jednej strony przechodzimy na nowy model właśnie tych czynszów. Z drugiej strony ciągle nowe umowy, które podpisujemy, są na lepszych warunkach niż były poprzednio. Także również jeśli odnawiamy umowy, które akurat mijają, a chcemy być w danej lokalizacji, one również są często na lepszych warunkach, czyli najważniejszy czynnik kosztowy, czynsze powinny z czasem spadać. Z drugiej strony wrócę do kosztów personelu. Na pewno widzimy duży, i to ja już powiem, że dwucyfrowy wzrost kosztów z metra, kosztów personelu z metra, który to z jednej strony mamy spadek czynszów, z drugiej strony wzrost personelu, ale czyli spadek czynszu nie zoffsetuje wzrostu kosztów personelu, czyli my mówimy, czy patrząc na rok 2016, widzimy, że będzie już wzrost kosztów z metra, kilkuprocentowy, ale te rekordowo niskie koszty, które widzieli państwo w 2015, to już są za nami. W tej chwili koszty będą trochę rosnąć. Ja jeszcze tylko chciałem doprecyzować ten problem z rezerw w Polsce, bo nie do końca jakby rozumiem to wytłumaczenie, że jakby trochę została zaniedbana marka poprzez odejście ludzi do innych, przesunięcie ludzi do innych marek i że to odbija się w Polsce, a nie odbija się za granicą. Jakby no, z czego wynika ta różnica, że no, marka ma problem w Polsce, a nie ma tego problemu za granicą? No tutaj odpowiem w ten sposób, że w Polsce konkurencja jest bardzo silna ostatnio. Powiem nawet, że kilka lat temu silniejsza konkurencja w handlu detalicznym czy w naszej branży fast fashion była w Rosji, a mniejsza w Polsce. W tej chwili się to odwróciło. My postrzegamy rzeczywiście rynek krajowy jako bardzo aktualnie konkurencyjny, stąd brak możliwości podnoszenia cen. Oprócz działań naszych konkurentów, mówię o największych firmach, mamy też mocno rozpychający się handel internetowy. W związku z tym widzimy, że klienci mają bardzo szeroki wybór. No i patrząc nawet na naszą strukturę sprzedaży w Reserved, to zauważamy, że najlepiej sprzedają się rzeczy najdroższe. Czyli polski klient zaczyna sięgać rzeczywiście do wyższej półki. Stąd nasz pomysł, żeby rozbudować strukturę towarową. Ta konkurencja, która jest tak mocna w Polsce, bo jest to duży kraj, prawie 40 milionów ludzi, na pewno mniejsza konkurencja jest w tej chwili w innych mniejszych krajach, w tym w Rosji, czy powiedzmy w Czechach, niż w Polsce. Więc w zasadzie to główną przyczyną tego gorszego zachowania Reserved w Polsce niż w innych krajach jest ostra konkurencja. Jeszcze mam jedno pytanie z mojej strony. Odnośnie tych wygasających możliwości renegocjacji czynszów, ile tego może być w 2016 roku?
Ja wiem, że to może duża baza jest sklepów, żeby powiedzieć dokładnie, ale gdzieś tak mniej więcej procent umów, które wygasają w 16 i ewentualnie w 17 roku, które można będzie obniżyć i pytanie też, o ile to jest ewentualnie tej oszczędności na czynszach z tego tytułu? Nie pamiętam dokładnych liczb oczywiście, bo to się zmienia, natomiast biorąc pod uwagę, że średni czynsz to jest 7 lat, no to możemy oszacować, że to między 10 a 15% pewnie co roku takich umów jest odnawianych. A te oszczędności? A te oszczędności to pewnie będziemy liczyć w jakichś pojedynczych oczywiście złotówkach czy groszach w przeliczeniu na metr kwadratowy. Dziękuję. Tu zadam może pytanie jeszcze, które pojawiło się od osób, które obserwują naszą prezentację. Dotyczy wspomnianych możliwości renegocjacji kontraktów w Chinach i czy to jest skala na tyle duża, by była w stanie jakby w jakikolwiek sposób zabezpieczyć nas przed wahaniem waluty i wzrostem dolara. To jest jakby jedna część pytania, a druga to jest taka, czy te negocjacje już rozpoczęliśmy, czy planujemy je dopiero w przyszłym roku? No to zacznę od końca. Oczywiście, że już negocjujemy. W zasadzie jak widzimy, że ta dewaluacja w Chinach jest, to szybko staramy się reagować i oczywiście jest pewien poślizg, bo możemy renegocjować nowe kontrakty czy nowe zamówienia, nie jesteśmy w stanie już renegocjować starych, ale wszystkie nowe wchodzące staramy się robić na nowych warunkach. Ale to nie jest skala, która jakby zaważyłaby na całościowym naszym biznesie czy na naszych marżach, bo po pierwsze Chiny to 60% całości obrotów, a po drugie skala tej dewaluacji jest rzędu 4-5%, więc no nie będzie to tak mocno ważyło na całości, tym bardziej, że chcemy część tej kwoty wykorzystać już nie na niższe ceny, a na poprawę jakości, tak jak mówiliśmy. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Okej. Jeszcze jedno pytanie, proszę. Krzysztof Kozioł, BGŻ BNP Paribas. Chciałem zapytać, czy jaka jest średnia stawka brutto za godzinę płacona pracownikom sklepu? To zależy od struktury. W Polsce oczywiście. W Polsce, tak. Bo na przykład w markach typu Reserved czy Mojito mamy osoby pracujące głównie na umowy o pracę, a tam, gdzie są młode marki, tam ludzie lubią pracować. Tam są studenci, uczniowie, którzy pracują na innych umowach. W związku z tym średnia stawka jest rzędu 8 zł i wyżej. Większość umów w Polsce to są umowy o pracę, tak? To nie są umowy... Wie pan co, tak patrząc na strukturę umów, to tak, większość to są umowy o pracę, ale to jest pewnie jakieś 60-70% umów. Reszta to, tak jak mówię, młode osoby, studenci, uczniowie, którym wygodniej jest pracować w elastycznym trybie pracy, czyli dobierać sobie godziny w zależności od ich zajęć i to są wtedy umowy zlecenia. Dobrze, bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na spotkanie za 3 miesiące. Dziękuję wszystkim Państwu tu na sali i dziękuję osobom, które oglądały nas przez internet. Do widzenia.